Witam wszystkich naszych poprzednio, którzy byli w kwietniu, jak i nowych chętnych do nauczenia się po prostu terapii bańkami. Moje imię Jadwiga Drogoś, jestem masażystką od ponad 25 lat. A bańki, których dzisiaj chcę Was nauczyć, jak się nimi posługiwać. Myślę, że ktoś, kto w ogóle jakiekolwiek pojęcie ma o terapii bańkami, bardzo szybko to złapie. Stawiam od prawie 38 lat. Mój syn był chory, mój syn miał astmę, jak był malutki. I nauczył mnie tego doktor, który był ordynatorem w sanatorium w Radce. I on kazał stawiać bańki przy astmie raz w tygodniu. Stawiałam przez rok, astma nigdy nie wróciła. To taka podpowiedź po prostu. Jaka jest procedura, że te bańki wyciągają, to jest taka ta brudna krew? No ja wiem, że wy chcielibyście wszystko wiedzieć. Już? Ale to się po prostu nie da. Widzicie, że mam przygotowany stół, więc kogoś... Czy moja pani opowiada? Proszę. Tak, zaraz poproszę. W odpowiednim momencie, dobra? Moi drodzy, dzisiejszy mój wykład na naszym cudownym festiwalu dzięki naszej Oli. Nazwałam o zdrowie zadbaj sam. Dlaczego dałam ten tytuł? Ponieważ chcę poruszyć kilka aspektów, które mamy w dzisiejszej dobie, w dzisiejszych czasach. I się zaczynamy. I teraz tak. Kto przychodzi do mnie na masaż i kto przychodzi do mnie po ratunek? Myślę, że wszyscy, którzy tu jesteśmy, albo mamy kogoś, albo sami cierpimy z różnymi problemami kostno-stawowymi, kręgosłupa. Tylko skąd się to bierze? Pierwszym takim objawem, który my czujemy, jest ból. I co to jest ból? Ból to jest wołanie organizmu, zajmij się mną, pomóż mi. Dawanie nam sygnału, że coś jest nie tak. Bo jeśli jest wszystko perfekt, to praktycznie fruwamy. Nie mamy żadnych symptomów, żadnego bólu, żadnego, tak jak napisałam, pieczenie, drętwienie, również zmęczenie. To są pierwsze objawy, gdzie powinniśmy się troszeczkę zatrzymać i co się dzieje w naszym organizmie, że takie rzeczy się dzieją. Pokazałam Wam 3 slajdy, gdzie akurat pierwszy jest odcinek lędźwiowy. Kość kręgosłupa, która jest bardzo zdegenerowana już, co jest jej powodem, Wam zaraz powiem. I staw międzykręgowy, który jest bardzo ważnym stawem, ponieważ z wiekiem wiadoma sprawa, że pewnych rzeczy nam zaczyna produkcja się zwalniać, ubywać, a jeśli nie uzupełniamy tych rzeczy, to niestety dzieją się takie sytuacje. I teraz ja bardzo lubię to porównanie do samochodu. Każdy z nas, zwłaszcza tutaj w Ameryce, jeździ samochodem i sami wiecie, że choćby nawet był nie wiadomo jakiej marki, jak drogi samochód, jeśli mu nie damy paliwa, jeśli nie damy mu odpowiedniego oleju,
to nigdzie nie dojedziemy. My też jesteśmy takimi samochodami. My też jesteśmy takimi maszynami, które muszą mieć wszystko to, co muszą, żeby funkcjonować do późnej starości w bardzo dobrej kondycji. I teraz skąd się bierze taka degeneracja? Mówię o kościach. A jeśli kości, no to dalej leci. Leci tak jakby ciąg dalszy, dlatego że jeśli taka kość jest zdegenerowana, automatycznie się po prostu zmniejsza, siada. Dyski się deformują, zrobią się uciski. Pomiędzy stawami międzywyrostkowymi wychodzą nam nerwy, unerwienie do całego naszego organizmu, do każdego organu, do każdego miejsca w naszym ciele, co później zobaczycie. No i jak się to mówi, zaczynamy się sypać. Następny temat. Temat wszystkich siłowni, wysyłania dzieci na szczerze w Ameryce, to ja mówię nawet, że zrobił się taki troszkę wyścig szczurów, bo mama jedna naprzeciw drugiej. Tej mamy chodzi na piłkę, więc mój też musi chodzić. Ta chodzi na gimnastykę sportową, więc moje dziecko też. I te dzieci przede wszystkim nie mają życia takiego, jak my mieliśmy. Pamiętamy, prawda? Podwórko od rana do zmroku. I praktycznie żyliśmy na tym podwórku. Te dzieci teraz mają, co mają? Zajęcia do późnego wieczora, wieczorem jeszcze komputer, odrabianie lekcji, telefon i tyle. Ja mogę powiedzieć, 20 lat temu nie miałam u siebie w gabinecie pacjenta z problemami kręgosłupa lędźwiowego czy szyjnego, młodszego jak 35 zwyż. Około, myślę, 10 lat temu moim najmłodszym pacjentem była 16-latka. Z kolei drugim najmłodszym pacjentem był 21-latek, który przyniósł zdjęcie rentgenowskie, to w odcinku lędźwiowym praktycznie kość na kości leżała. To się naprawdę nie zdarzało wcześniej, więc ja myślę, że jest się nad czym zastanowić, żeby te nasze dzieci wyrosły na silne pokolenie. Jesteśmy tu wszyscy chyba świadomi wielu rzeczy, jakie po prostu dobre mamy jedzenie, jakie mamy picie, jakie mamy, no praktycznie wszystko możemy powiedzieć. Czy sport to zdrowie? Tak. Ale tak jak powiedziałam o samochodzie, te dzieci, zresztą dorośli również, którego fitness club jest takim codziennym rytuałem, powinni suplementować absolutnie organizm. Czym suplementować? Przede wszystkim dostarczyć temu organizmowi minerałów i witamin, mikroelementów, zadbać o to, żeby układ krążenia nadążał za wysiłkiem, który wykonują w fitness club, które dzieci trenują na piłce nożnej i tak dalej. Ktoś, kto śledzi sport, tam pewnie tak, wie, ilu młodych piłkarzy padło na boisku sportowym. Był to ostatni ich mecz w ich życiu. Więc unikajmy tego. Zresztą jak ja byłam w szkole masażu w Chicago, akurat mojego nauczyciela od anatomii, syn no po prostu umarł u niego na treningu na karate. Miał tydzień do 18. Jak nam potem tłumaczył, to jego syn od trzeciego roku życia zaczął pływać, a jako 5-latek już zaczął pływać po prostu wyczynowo, a później jako nastolatek, nie pamiętam wieku, jeszcze dołączył do tego karate.
nigdy go nie suplementował, nigdy nie dbał o to, żeby to dziecko było. No i co? Zrobiło się serce sportowca, przyszedł do ojca na trening, przebiegł pół sali, padł i koniec. Więc ja tylko mówię o tym, absolutnie każdy wybierze sobie, co będzie lubił, ale to jest w tej chwili tak ważne, że ja uważam, że on powinien tego w szkole uczyć. Jakoś od młodych lat i wpajać. Lat temu, no myślę, że dużo, słyszałam na pewnym wykładzie, jak polski lekarz powiedział tak, że w dzisiejszej dobie suplementacja to nie jest wymysł, to nie jest moda, to jest konieczność. Moja przyjaciółka, która jest lekarzem medycyny, powiedziała lata temu również, że będąc na studiach, a jest od 4 lat na emeryturze, wykładowca powiedział coś takiego, że burak, który miał, nie pamiętam ile, magnezu w sobie, wtedy, więc jeśli ona jest 4 lata na emeryturze, 30 plus lat praktyki medycznej, więc 40 lat, 50 lat temu, już wtedy było po prostu w tym buraku mniej magnezu, mniej wszystkich innych minerałów, mikroelementów. Więc na dzień dzisiejszy, czym my jesteśmy? My jesteśmy tak wyjałowieni jak jeden mąż. My mamy zaburzone jelita, my mamy zaburzone, oczywiście jelita to nasz drugi mózg. Więc jeśli jelita nie funkcjonują dobrze, jeśli jelita nie mają wchłaniania takiego jak potrzeba, to jest no way, że nasz organizm będzie funkcjonował dobrze. Dlaczego jest tyle depresji? Właśnie dlatego. Czym zaczynamy leczyć depresję? Zaczynamy od jelit. No ale nie wszyscy nasi medycy zwracają, to znaczy większość, bo jest bardzo mało ich, którzy po prostu mądrze podchodzą holistycznie do naszego organizmu. Tutaj wam pokazałam właśnie zwyrodnienia stawów sportowców i jeśli nie po prostu suplementują dobrze organizmu. Zanim przejdę do baniek, to po prostu chciałam wam to naświetlić, bo same bańki robią naprawdę cuda, ale po prostu powiem tak, jeśli nasz organizm nie jest gotowy do tego, żeby bańki pomogły, no to jak się to mówi, z pustego dzbana nie nalejemy wody. Tak wyglądają kolana, nie pokazywałam serca sportowców, bo wiem, gdzie ten filmik będzie, więc nie chcę za dużo mówić. To są dzisiejsze czasy. To są dzisiejsze czasy, czyli co? Komputer, telefon, brak ruchu. I to jest drugi właściwie aspekt, w którym no niestety nasze kręgosłupy cierpią. Sama jestem z pierwszego mojego zawodu krawcową. Zepsułam mój kręgosłup szyjąc, czyli ta pozycja. Co widzimy? Dokładnie to samo. Tylko ja jeszcze miałam wysiłek, bo używałam rąk, szyjąc na maszynie. No a tutaj się używa palców, czyli praktycznie co się jeszcze dzieje? Wiotczeją mięśnie. No bo nie mają wysiłku, nie pracują. Mówię o dzieciach, mówię przede wszystkim o dzieciach, dlatego że te dzieci to jest nasza przyszłość. No my już przeżyliśmy swoje, więc... Ale uważam, że dzieci powinny uczyć się, no właśnie nawet takich terapii. Kto z Państwa ma ten problem? Większość. To znaczy, łatwiej by było powiedzieć, zapytać, kto nie ma. Ja wiem. To gratuluję. Ale robię to wszystko, co Pani mówi. Piękna sprawa. Więc ale byłam tam kiedyś, bo też pracową jestem. Witam w klubie. Więc migreny to jest po prostu
Jednostka chorobowa, dlaczego dałam wykrzyknik i wytajnik? Bo to praktycznie nie jest, migreny nie ma. Migrena jest typem bólu głowy, ale zależnym od dwóch rzeczy. Albo układ trawienia, albo kręgosłupczyk. Ale to jest układ trawienia. Tyle. Takie dwie najprostsze, mogę powiedzieć, diagnozy. Diagnozy, nie diagnozy, przyczyny. Bóle głowy, no to już mówiliśmy, migrena wchodzi w to. Ból i cierpnięcie rąk. Dam wam przykład. Potem wam pokażę zdjęcia moich pacjentów. Sama przeszłam ten ból i cierpnięcie rąk, niesamowite, z bólami głowy łącznie, zanim trafiłam do mojego masażysty. Ale z mojej praktyki, no miałam panią, która miała niesamowity ból kciuka i cierpły jej ręce. Co robiła? Sprzątała. Ona po prostu tak cierpiała, że jak trafiła do mnie, to była po MRI, po prześwietleniach, po dwóch blokadach w kciuka i po drugiej blokadzie pan doktor jej powiedział, proszę panią, pani musi polubić swój ból, ponieważ ja nie mam dla pani już żadnego wyjścia. Do mnie trafiła jako chyba do ostatniej deski ratunku. To był czerwiec, przyszła w bluzce na szelkach. Ja ją przemasowałam, mówię tak, ja mówię, co? Najprostszym sposobem były wydańki, ale będzie pani chodzić z kropkami na plecach, jak biedronka. A ona mówi tak, ja nie dbam o to, jak ja będę chodzić, bo ja, mnie ten ból budzi w nocy i ja już kilka razy myślałam, że pójdę do garażu i sobie odrobię siekierą ten palec. Ja mówię tak, czyli co, stawiamy bańki. Tak. No i postawiłam te bańki. Chodziła do mnie dwa razy w tygodniu. Po, no oczywiście wyszła jak biedronka. Wyszła na kasku i góra rąk były czarne bańki. Naprawdę czarne. Po chyba piątym albo szóstym masażu ona przychodzi i mówi tak. Ja pierwszy raz w nocy się nie obudziłam, nie obudził mnie ból. Więc ja aż klasnęłam w ręce, ja mówię, no to przełamałyśmy to dziadostwo. Ja nie wiem, co to było. Ja nie jestem lekarzem, ja nie jestem diagnostą. Ja po prostu bańki mi pokazały, że gdzieś odblokowałam ten problem. Skończyłyśmy 10 zabiegów. Fruwa do dzisiaj, jesteśmy przyjaciółkami. A ja jej wtedy mówię tak, to proszę iść do tego lekarza i po prostu powiedzieć mu, że no, głupia masażystka dała radę. I nie musi lubić swojego bólu. Więc naprawdę nie bójcie się stawiać tych bariek, bo sytuacje nam pokazują w życiu, co powinniśmy robić dalej. I teraz tak, dla wszystkich podpowiedź, kto właśnie pracuje w tej pozycji, to znaczy kto nie pracuje w tej pozycji, no to ale wszyscy, czy my gotujemy, czy my sprzątamy, czy pracujemy w biurze, czy siedzimy przy komórce, nasza pozycja jest taka. Tak? Czyli co? Okej, to powinno być odwrotnie, żeby było po kolei, ale miałam taki, a nie inny. Tak zrobiłam zdjęcie kiedyś. Więc krzywa naszego kręgosłupa, prawidłowa krzywa naszego kręgosłupa to jest to. I dopiero posadzona głowa. My w tej pozycji pracując, doprowadzamy do tego stanu. Doprowadzamy praktycznie permanentnie i co się wtedy dzieje. I wtedy mamy z poprzedniego zdjęcia właśnie i bóle głowy, jeśli jest to od szyjnego, i cierpnięcie rąk. Odcinek później zobaczycie na następnym slajdzie, jak sobie, to znaczy jaka jest zależność unerwienia od kręgosłupa szyjnego, więc jak ja to zobaczyłam pierwszy raz, to się naprawdę zdziwiłam, bo człowiek sobie zupełnie nie zdaje sprawy z tego. I ten, I ten sposób na śmiesznym
ręczniku do po prostu wycierania się po kąpieli jest genialnym sposobem, żeby sobie pomóc w domu. Taką po prostu pierwszą pomoc. Czyli co? Bierzemy duży ręcznik kąpielowy, stary, nie miękki, puszysty, stary, sprany ręcznik. Składamy go w pół i jeszcze raz w pół. I zwijamy w rolkę. Nie musimy leżeć tak, jak ona tu leży na kancie. My możemy leżeć zupełnie na prostej powierzchni, szczerze. Podłoga i dywan jest najlepszy, bo jest to twardo. Ale wałek musi być tak duży, żeby głową nie dotykać do podłoża. Czyli o co w tym wszystkim chodzi? Ciężar naszej głowy, który jest wprost proporcjonalny do każdego organizmu naszego, rozciąga, rozluźnia i rozciąga mięśnie szyi, mięśnie ramion i mięśnie między łopatkami. Więc jeśli to robimy codziennie, można i dwa razy dziennie, naprawdę rezultaty są bardzo szybkie i rezultaty są na długi okres czasu. Ja wam nie powiem jak długo, dlatego że każdy jest inny, każdy z innego powodu ma takie problemy, a nie inne. I jak długo, jak to określić najlepiej? Do zmęczenia, jak miałam ja. Ja pamiętam, że jak ja się pierwszy raz położyłam, to może 3 minuty byłam w stanie wyleżeć w ten sposób. I momentalnie dostałam cierpnięcie bardzo nieprzyjemne całej potylicy. Ale nie zrezygnowałam, kontynuowałam to i po kilku dniach już tego nie było, już byłam w stanie leżeć dłużej, a po jakimś, trudno mi powiedzieć, może po 3 tygodniach, mój mąż mówi tak, że patrzył kilka razy w nocy, czy ja jeszcze bo po prostu się nie ruszałam. Jak się położyłam na ręczniku spać, tak się obudziłam rano. Ale to po prostu był tak wspaniały dzień, bo ja wstałam bez bólu głowy, czyli po prostu już wszystko puściło. Co się robi w tym właśnie? Właśnie krążenie. A jeszcze coś dodam. Właśnie krążenie i automatycznie dotlenienie mózgu. Chodzi o to, że na samej górze, jak widzicie tą głowę, tam jest apres. Dwie kości, które trzymają głowę. Jeżeli ta szyja się zrobi prosta, bardzo ciężko utrzymać głowę, bo głowa jest ciężka. To na ileś tam kilo. I wtedy najczęściej te kości, które się przestawiają, to są dwie żyły w tych dyskach, które doprowadzają do mózgu. Więc to jest niesamowite, ten spadnie na tym momencie. Tak. Także proszę się też nie bać, bo krzywdy sobie nie zrobimy. Tak jak zadała pani pytanie, jak długo? Jak długo nie poczujemy dyskomfortu na samym początku? I nie rezygnować, bo to jest genialny relaks również. Ja potem, jak pracowałam u chiropraktyków i pracowałam od rana, 2 dni w tygodniu od rana do zamknięcia, miałam zazwyczaj 9-10 osób dziennie i po 4 pierwszych pacjentach miałam przerwę. Ponieważ dystans był 5 minut i ja zanim wychodziłam do pracy, miałam przygotowany ręcznik, wpadałam do domu, dla mnie nieważne było jedzenie. Podłoga, ręcznik, kładłam się, włączałam muzykę i po prostu to było 10 minut takiego odlotu wręcz, bo czasem usypiałam, ale po takich 10 minutach, po tej ciężkiej pracy, bo masaż jest naprawdę ciężką pracą fizyczną, ja potrafiłam usłyszeć dosłownie tylko takie pstryk, pstryk, pstryk gdzieś w moim szyjnym. Ja po tych 10 minutach wstawałam i wracałam do pracy. No i kończyłam następne moje 5 pacjentów. I to jest taki online. Tak, ale to już był moment, kiedy ja ten mój problem taki poważny miałam za sobą. Bo jeśli on jest, no to trzeba go najpierw naprawić, a potem dopiero ewentualnie utrzymać w tej kondycji. To jest następny problem, który no my też mieliśmy kiedyś, prawda? Jak pamiętamy, w szkołach podstawowych mieliśmy tak zwaną gimnastykę korekcyjną.
zobaczcie, co się dzieje. Kto tutaj dba o nasze dzieci? Nic, prawda? Kompletnie nic. Więc my jako rodzice, jako dziadkowie, myślę, że powinniśmy nawet uczyć te dzieci, bo one lubią takie rzeczy. Moja wnuczka jest tam na samym końcu tej i słucha, i ona dużo wie. Już w tej chwili wie. No i to, co wam powiedziałam przed chwilą, czyli nasz cały kręgosłup, z którego wychodzą nerwy, i zobaczcie, jak z odcinka szyjnego kręgosłupa wychodzą nerwy praktycznie tu, spod samej czaszki, czyli to jest pierwszy krok pod czaszką, jest praktycznie unerwiany każdy organ naszego ciała. Dlaczego ten kręgosłup to jest piękny? Dlaczego to jest tak ważne, żeby mieć go w dobrej kondycji? To właśnie dlatego, że boli nas, nie wiem, wątroba, żołądek, nerki. Ale my sobie nie kojarzymy tego z kręgosłupem. Absolutnie nikt tego i żaden lekarz tego nie kojarzy z kręgosłupem. Ja wiem o tym. Dlatego ja mam tylu pacjentów i śmiejemy się nawet. Nawet się dzisiaj z paniami śmiałyśmy, że się muszę sklonować. Tak, i będę próbować. Ja też to samo uczę. Numer jeden czas. Ja sobie widziałam niesamowitego kajączego, proszę na emeryturę, a ja widziałam, wszystko mi dały mi uczty ludzi. Cudnie. Amazing. I jeszcze mi powiem o tym atlas, że atlas jest podstawą, bo tam tak. jest ten nerw, który idzie do żołądka i produkuje ten kwasowy. Tak, niesamowity. Także kręgosłup jest strasznie ważny. Takie po prostu tutaj poleciałam za daleko, bo jeszcze zrobię zdjęcie. Ponieważ zaraz nam pokażę, jest nasza pani chętna, zaraz nam pokażę, zobaczę właśnie. O, rozumiem. A zaraz wam pokażę, dlaczego ja nie zaczynam, jeśli mam nowego pacjenta, nie zaczynam terapii bańkami, odstawiania bańek, tylko masuję bańką plecy po raz pierwszy. I ten masaż bańką, co on robi? Zobaczcie sami. Znalazłam tylko takie zdjęcie, także nie patrzcie na te napisy, bo po prostu nie znalazłam lepszego zdjęcia. Zobaczcie sami na mięśnie przykręgosłupowe, jak one są po prostu zazębione jeden od drugi. I ponieważ przyczep mają na potylicy i praktycznie na samym dole kręgosłupa, więc jeśli bolą nas plecy, a kogo nie bolą plecy? Jeśli bolą nas plecy, to jest taki pierwszy sygnał, że coś się dzieje. Nawet może nawet nie ból pleców, ale takie zmęczenie. Takie, że po prostu człowiek już nie ma siły nawet na nogach chodzić. Chodzi o to, że w takim przypadku te wszystkie mięśnie są bardzo takie, jak ja to masuję, to one są po prostu jak kamienie. Wtedy one robią się krótsze i wtedy ściągają praktycznie, jak ja to mówię, głowy do tyłka. I wtedy co nam się robi? Głowa wchodzi w ramiona, bo jest krótko. Automatycznie w tych wszystkich spiętych mięśniach wszystkie nerwy są zaciśnięte, czyli system nerwowy już dostaje taki sygnał, oho, weź się za siebie, ale z automatu układ krążenia jest również zaciśnięty w tych wszystkich mięśniach. I teraz ja poproszę Iwonkę, bo dzisiaj miała masaż. No nie pokażę pleców, nie. Nie, bo nie masz jeszcze tak źle. Ale to, co ona poczuła, to, co ona poczuła po przemasowaniu pleców,
Więc nie, tam nie jest też jeszcze. Panie też miały? O, wow. Nie, nie, nie. Nie miała stawiania wagi. Miała masaż wagą, który wam zaraz pokażę. Co się robi? Taktycznie odblokowuje się, rozluźnia się. Tym masażem wszystkie te mięśnie przykręgosłupowe. Jadę dalej. Co jest w tych mięśniach? Są meridiany, czyli kanały energetyczne i na tym odcinku od potylicy po pupę jest 5 najważniejszych meridianów, które są z automatu poblokowane. I my masując te plecy odblokowujemy te meridiany również, czyli co się zaczyna? Zaczyna się nie tylko luz dla systemu nerwowego, zaczyna się bardzo dobre krążenie krwi z automatu dotlenienie. Tutaj są nasze płuca, nasze serce. No bo praktycznie to jest ten odcinek. I my wstajemy z tego łóżka. Szczerze, nieraz się zastanawiają ludzie, co się stało. A to się nic nie stało. Także zapraszam. Jak masz na imię? Ania. Ania, zapraszam Cię. A Cię troszkę porozbieramy, bo nie da rady inaczej. Jak to pokazać? Ja myślę, że tak. Sweterek, jeśli możesz, dobrze? A, i koszulkę. Jest OK? To ja resztę zrobię. Nie robimy z tych blisów absolutnie. Także to za bardzo? Dobra. Nie, trzeba coś smarować. Tak. Żeby się tak, tak, nie, absolutnie. Plecy muszą być. Pani, zaraz wam powiem, wszystko powiem. Ja to nie cierpliwa. No ja to wiem, ale już widzę. Bo ja ciągle pracuję, że ja nie tego mam. Tak, super. Więc natłuszczamy. Natłuszczamy. To znaczy fajnie byłoby. Może zobaczyć to tak, ja też coś innego. Bo to się musi ślizgać po plecach. Aha, no tak, fajka musi się ślizgać po plecach. Więc są. Skóra jest przygotowana, jest. I teraz tak. Dobra, nie będę brać większej radieczki. I teraz tak. To jest obojętne, gdzie ją zahaczysz. Nie wciągamy jej tak jak do stawiania baniek dużo. Tylko troszkę. Zobaczymy, jak to poleci. I po prostu jedziemy. Góra. Masaż. Tak, no to jest masaż bańką. Absolutnie. Tak. Tak, przeskakuje na drugą stronę. I taki masaż trwa w granicach 5, max do 10 minut. Ale zobacz, czy ruchy. Zobacz, jakie już są te czerwone. Ale powinno to zginąć. To wszystko zginie. To wszystko zginie, ale często gęsto, nawet nie o to chodzi, często gęsto po takim masażu, słuchajcie, są takie wybroczyny. Ja wczoraj miałam pana, który wyszedł, ubrał koszulkę, żeby żona nie widziała. Ubrał koszulkę, żeby żona nie widziała. Chcesz się ubrać? Tak, tak. Oczywiście. Bardzo pięknie. O, ale super. Tak, i okej, okay, no nie odkrywamy kręgosłupa więźniowego, nie będziemy tu pani rozbierać. Ale dobra, chodź, kochanie, już tak troszeczkę. Tak, bo czyli to przyciskać, ale trzeba tu przyciskać to? Przyciskać, no znaczy nie, bo powietrze odeszło, dlatego, wiesz? Teraz, tak. Teraz możesz, wiesz teraz. No. Teraz za samą silnik. Tak. Jak tak. To czujesz, Aniu? Mocno. Tak, jest mocno. Ale musimy pilnować, czy to olej, czy to dobry lotion. Właśnie, musimy pilnować po prostu, żeby, no, nie żeby było ślisko.
Albo ściągnąć tak, bo tu już jest niżej, tu było niesmarowane, więc... Okej, okay. Jeśli chodzi o lędźwiowy. Schodzimy do lędźwiowego, robimy ósemkę. A na przykład tutaj? Wszędzie można, ale bardzo boli. Są bardzo różne miejsca, jeśli chodzi o sensytywność. O... A są jakieś przeciwwskazania? A z przodu można? Wiesz co? na przykład na udach, kiedy są celuli. Nie celuli, co jest? No naczynka popękane. Nie mam przeciwwskazań. Nie? Tak, ich nie. Okay. Zobacz. Tak. Jest silnie? Masz już ochronę silnie? Wychodzą. Czyli ty bardzo potrzebowałaś. Pokazałem zdjęcia moich. Z tego pokazu. Czy ma dużo informacji? Znaczy to czasem mogą być bardzo stare sprawy, bo bańka potrafi wyciągnąć nawet będący gdzieś tam samozaleczony stan zapalny. I to istnieje, to gdzieś tam siedzi w tym organizmie. Absolutnie. Bańka potrafi takie rzeczy wyciągać. Co robi? Dokładnie. Również. Absolutnie. Trzeba dużo wolić. Ale... No, Ania już prosi nie. No podejdźcie sobie, zobacz. Już robimy ci zdjęcie. Ja zazwyczaj takim, bo okej, ja tylko słuchałam w dosłownie. Nie słychać tutaj z tyłu. To jest za głośno. Dobra. A nie masowałam dosłownie tych kamienów, już na śmiaski. Ja teraz zawsze tak robię. Zakładam tapety takim czymś rozgrzewający loży. Też wam teraz to opowiem. I właśnie to aplikuję teraz. Będziesz czuć troszeczkę ciepła. Tak, tylko teraz jeszcze dostałaś. A można na przykład chem pomożeć się rozgrzewającym? To znaczy zależy też w jakim celu to robimy. Bo jeżeli ktoś na przykład ma stan zapalny ostrzeli, płuc, tak. To po takim czymś smarujemy, czy po bańkach, możesz się ubierać. A, dziękuję bardzo. Bo w sytuacji, kiedy... No właśnie, widzicie wszyscy, tak? Nie, no, to właśnie nie ma sensu. Poczekaj, Ania też poskutuje. Nie ma sensu, dlatego że... Czy można zrobić więcej szkody niż pożytku, tak? Nie. Ja miałam pacjenta, który był ojcem mojego doktora. Nie powiedział mi, że ma rozrusznik serca. Ja go masowałam bańką i jeszcze mu stawiałam bańki, bo tak sobie zażyczył. Jak ja się na drugi dzień dowiedziałam, że ma rozrusznik serca,
Ja myślałam, że mi serce stanie. A on przyszedł za kilka dni i mówi tak, jeszcze mi to raz zrób. No. Ale jak ktoś nie wie, na przykład jak ja bym chciała zrobić komuś, ja nie wiem, jak to się robi, znaczy nie mogę zrobić szkodę. To znaczy, wiesz, nie wiesz, jak się to robi, to nie robisz tego. Ech. Jak zrobisz, jak nie wiesz? No na przykład jak widziałam, myślałam, no, to zrobiłam. No to próbuj na sobie. Próbuj. Okej. Okay. Aha. Bardzo fajny sposób. Pani. Najprostszy sposób, w jaki możecie popróbować te cuda, jest na sobie. Nasmarować sobie rękę. No. I robisz. Albo stawiasz bańki, albo sobie ją pociągniesz. Zrób sobie na udzie, bo jest to duża powierzchnia. I po prostu prosto. Jak poćwiczymy na sobie, to jesteśmy odważniejsi. No nie wiem, drugim w kolejnym jest złożone. No tak. I tak sobie nawzajem, no. Ja mam, przepraszam, tak, na przykład po wysiłku fizycznym, na przykład jakiejś próbie tanecznej. Absolutnie. Ależ absolutnie. Tak. Tak, ja właśnie wczoraj miałam pana, który miał egzamin z karate. No i właśnie on miał takie siniaki. Ja wam puszczę telefon mój, żebyście sobie go zobaczyli. Jego siniaki. Proszę bardzo. Nie, nie masz aż takich. Tak, nie, ale widać. I to było też na pani. Tak, to było dokładnie to samo, co ja na Ani wam pokazałam. Tak. Czy są jakieś części ciała, które się powinno unikać, na przykład koło nerek, że można sobie zrobić krzywdę? Nie. 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 W chińskiej medycyny nie ma miejsca na ciele, w którym nie można postawić baniek. To znaczy, rejon nerki jest bardzo bolesny, jeśli masujemy bańką. Więc z tego względu trzeba tam troszeczkę delikatniej robić, to znaczy mniej naciągać. No ponieważ bardzo boli. No. Czy lepiej stawiać bańki, czy masować? Można i to robić. Z tym, że tak jak mówię, nie razem, bo nie ma sensu razem. A, albo to, albo bo jeżeli ja otworzyłam całe te praktycznie krążenie, poprawiłam na plecach, meridiany, to nie ma sensu jeszcze stawiać bańki. Stawianie bańek jest punktowe. Jest super, absolutnie. A które jest lepsze? To mi się wydaje, że to bardziej daje do sytuacji z meeting. Tak, tylko nie wszędzie dasz radę zrobić masaż bańką. To jest taki pierwszy boost, który jeżeli ktoś przychodzi do mnie taki no po prostu ledwie się toczy na nogach, to go stawia na nogi dosłownie w godzinę plus masaż. Znaczy, dokładnie. Tak. Ale najpierw masaż, potem bańki. Najpierw masaż, potem bańki. A po meridianach można jeździć z tymi walkami? Trzeba. Trzeba. Nie można. Ja po to właśnie dałam wam taki slajd, też taki nie do końca ciekawy, ale też nie znalazłam nic fajniejszego. Więc po prostu tak, trzeba po meridianach, dlatego że to są kanały energetyczne. My mając świadomość taką, jaką mamy, w tej chwili wiemy dużo o energiach również, więc po prostu tak. Okej. Jeżeli będziecie Państwo chcieli, żeby wam tą prezentację wysłać na maila, proszę spisać sobie, albo wziąć sobie moją wizytówkę i poprzysyłać mi SMS-ami swoje maile. Do mnie, dobra? A nie na e-mail? Na e-mail, na e-mail. Na mój SMS wysłać swój e-mail. Podpisać, kto, żeby ja wiedziała, że mnie zginęła. Ty jak ciotka w Czechach. Drugie pytanie, pani mówiła o zapaleniu skrzeli. Tak. Jeżeli ktoś, właśnie ja już kończę moją chorobę, właściwie bez lorówki kaszel. Czy jak należy to zakończyć? Pani mówiła, że trzeba. Jakiś krem położyć. Tak, to znaczy robić. Bardzo fajnie jest wysmarować. Dawniej nasze babcie, nie wiem kto pamięta z Państwa, robiły kompresy. Tak. Jak się taki kompres robi? Po bańkach smaruje się, jest bardzo fajny.
albo gęsi smalec, albo smalec kurczówkami. Ale smalec gęsi jest się w stanie kupić. U nas w Chicago w polskich sklepach mamy gęsi smalec. A kaczy nie będzie? Od kaczy będzie też. Będzie też, absolutnie. I wtedy co? Na ten smalec babcie... Na ten smalec babcie brały pergamin. Ja pamiętam wzrokowo, wizualnie, jestem wzrokowcem. Babcia moja brała ten pergamin, przymierzała na moje plecy. Na kocu czy na ręczniku działała widelcem, żeby go po prostu ponakłuwać. I na ten smalec, na moich plecach, przyklejała ten pergamin, a później nakrapiała spirytusem ręczniczek i na ten pergamin kładła ręcznik, bluzka, piżama do łóżka i praktycznie stare sposoby. Poza tym rzecz druga, bo jeżeli mamy bardzo męczący kaszel, bo takich, nie wiem, zapalenie płuc, zapalenie skrzeli, pierwsza rzecz, syropy robione w domu, cebula, miód, taki syrop, rozluźniający flegmę, a rzecz druga, oklepywanie pleców. Ja mojemu synowi, stawiając bańki, miałam zalecenie oklepywać plecki tak złożoną dłonią, żeby wytworzyć próżnię, kciuk ma być zamknięty, tak złożoną dłonią i po prostu po tych pleckach miało słychać być takie i oklepuje się plecy od dołu do góry. Jeszcze dziecko musi zleczać. Jeszcze byłoby dobrze, żeby dziecko leżało. Dziecko czy dorosłe, bo ja tak. Trochę w dół. Dokładnie. Dobra, bo będzie się nie skończymy. I teraz przechodzimy w końcu do bajek. W końcu do bajek. Dlaczego ja ci nic nie mówiłam o bajkach ogniowych? Ha! Stawiałam je wiele lat. Do momentu, kiedy w Chicago umówiłam się z panią pewną, jeszcze nie miałam licencji absolutnie, dałam ogłoszenie w polskiej gazecie i zadzwoniła do mnie kobieta, że jej syn ma zapalenie oskrzeli i czy przyjechała do postawić bajki. No absolutnie. Jechałam do niej, postawiłam bajki raz, przyjechałam następnym razem. Dziecko już w troszkę lepszej kondycji, stawiam bańki i ten śmieszny patyczek, bo miałam na patyczku drewnianym gałganek, po prostu mi się upalił i ten gałganek płonący wpadł w tą piękną, białą, czystą pościel z tym dzieckiem. O. Słuchajcie, gołą ręką złapałam ten gałganek, nawet nie wiem jak i kiedy go wyciągłam stamtąd, ale po prostu już nie byłam w stanie postawić ten bajek wtedy. Wróciłam do domu. Co tu zrobić? Internet, szukam bajek. Nie znalazłam. Jest bardzo dużo osób, które absolutnie te bańki nic nie wartają. To jest totalna bzdura. Ja stawiam te bajki ponad 15 lat w tej chwili i są dokładnie takie same rezultaty. Zresztą proste. Ania jest przykładem. Potrzebowałam tu ogniowej bajki. Tu chodzi o ciśnienie wytworzone w bańce, gdzie... Na tyle. Druga rzecz, gdzie ja już tego nie mogę słuchać nawet. Jestem gdzieś tam na jakiejś grupie facebookowej z zestawianiem bańek polskiej. A tam po prostu one by się pobiły za te bańki ogniowe, że to jest energia ognia. Jaka energia ognia, pytam się, jeżeli ja biorę szklaną bańkę, podgrzewam powietrze i stawiam na skórę. Gdzie ten ogień jest? Na drugiej ręce. Za chwilę i poszedł. Nie. Tu chodzi, tak jak pan powiedział, o odciśnienie wytworzone w bańce. Tam stygnie to ciepłe powietrze i zasysa. A tutaj używamy pośmiesznej pompkę i też zasysamy. Jakie są benefity? Może nie benefity. Łatwość nauczenia się tego, bo z ogniem
no to jest ogień. Jednak każdy się boi poważenia. Ja pamiętam jako dziecko, jak babcia przyszła z tym ogniem, stawiała bańki, to ja po prostu byłam, czekałam tylko, kiedy mnie poparzy. A tutaj nie ma tego problemu. Nie ma stresu. Moja prawie 3-letnia wnuczka, no po prostu już od pewnie 1,5 roku, zaraz wam pokażę zdjęcia, jak ona jest najlepszym pacjentem moim. Ona leży na łóżku i czeka, kiedy jej bajki postawi. Maja wie. Pokazałam wam jeszcze bajki. A dlaczego są różne wymiary? No bo są takie potrzebne. Różne dzieci, znaczy bo to jest coś pięknego właśnie, że są różne rozmiary. Poza tym, dzieci dziećmi, ale popatrzcie na swoje części ciała, jakie wy potrzebujecie. Wy potrzebujecie sobie postawić małą banieczkę. Na przykład ta bańka ma takie o. Jasne. Wy, są części ciała, gdzie ci się prosta bańka nie trzyma. A ta bańka postawisz ją tutaj na i ona się po prostu pięknie trzyma. Druga rzecz, akurat w tym zestawie nie ma maleńkich banieczek, ale w tym zestawie, jeśli ktoś ma małe dzieci, ja wiem, że jeszcze mąż tam ma na stoisku, właśnie te bańki są genialne. Ja te bańki kupiłam właśnie, żeby mojej wnuczce stawiać. O, mówię, czekaj. One mają właśnie malutka banieczka. To są cudne. Są cudne. Jakie firmy to są? Proszę. Chciałabym zapytać, jakie firmy znaleźć. Kochana, ja nie wiem, jakie to jest firmy. To jest wszystko chińskie. Okay. Więc o co to mówimy o firmie? Nie Nike ani. Nie chciałam znaleźć po prostu. Nawet nie wiedziałam. Ale po prostu są te walieczki. I co jest ważne? One mają bardzo fajny brzeg, czyli on jest taki gładziutki, nie ma szans, żeby gdzieś zadrapać. No bo nie wiem, bo to jest jakieś tam tworzywo plastikowo, nie wiem jakie. Ale, aha, o my God, to trzeba wszystko poskładać. Ale to nie wiem, o co chodzi, że wyłącza się ten trend. Tak, 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 ale to na pewno to być, bo ja... Ja co chciałam wam powiedzieć? Czy w takim opakowaniu są różne wielkości bańki? Czy... Tak, zazwyczaj jest 6 wielkości w każdym opakowaniu. I od razu się 6 stawia, czy jedno? Stawia się taki rozmiar, jaki w danym miejscu jest potrzebny do postawienia. Co ja też bardzo lubię, akurat mam tą bańkę w domu. Całe życie pracujemy naszymi dłońmi, prawda? Uwielbiam stawiać bańki na dłoni. Spróbujcie sobie. Pierwsza rzecz, że fajnie się... Ale też tam są organy, wiecie. Zaraz pokażę. Ile to pani ma na tej dłoni? Jak czujesz zmęczenie już po dwóch minutach, to ją zdej. Nie ma powiedziane. Ogólnie bańki na plecach stawiając trzyma się od 15 do 20 minut. Jak ja na przykład jestem już taka bardzo zmęczona, nauczyłam mojego męża stawiania i masażu bańkami, to ja sobie kazuję po pół godziny ściągnąć. Ale to jestem ja. Ja pod bańkami nie stawiam. Ja mam po prostu totalny odlot pod bańkami. To jest niesamowity relaks. Rzecz druga, my wcale nie musimy stawiać bańek w chorobie czy w bólu. My, czując zmęczenie, możemy postawić bańki, możemy sobie przemasować bańkami plecy, ponieważ to jest niesamowity relaks dla całego systemu, całego organizmu, systemu nerwowego. Zjadałam tego. Jeszcze jedna rzecz, jeśli o bańki chodzi. W każdym zestawie baniek są takie czary. To są magnety. To są magnety. O, to są magnety, które się nie trzymają. Więc nie wiem, po co oni to wkładają, no ale każdy zestaw to ma. Ale to nie jest magnet, który gdzieś ewentualnie zadziała, jeśli on jest taki. O. No ale jest to w zestawie, więc ja po prostu mówię wam,
mówię wam, co z tym zrobić. Wziąć sobie woreczek, spakować, gdzie to położyć. Jeszcze jak to mam? Myjemy wodę z mydłem. Okej, ja używam spirytusu. Okej, absolutnie, ja stawiam bańki. Jak się to mówi, klient po kliencie, więc mam alkohol i paper towel i jak każdą bańkę indywidualnie po prostu wycieram. To jest mój najlepszy sposób, ale woda z mydłem w domu można sobie absolutnie wziąć i je wymyć. Nie! Sklepie. A do dishwasher nie można wstać? No nie, bez nie jest zalecenia. Ci bańki pompa jak też na porządku. Tak. Te banieczki wam później troszeczkę pokażę, pomówię. Także jeśli ktoś nie ma baniek na stoisku, mój mąż tam ma. Końcówki już jakieś, ale... Ja chciałam jedno pytanie zapytać, ja stawiam bańki sobie i jestem przyzwyczajona tylko do ogniowych. Ale ostatnim razem, jak miałam postawione, zrobiły mi się trochę, że było bańko. Zaraz będziemy omawiać wszystko. Dobra. Tutaj pokazałam, jak używać samemu, jak sobie, przepraszam, samemu stawiać bańki. W tych zestawach jest również wężyk. Jest na tyle praktyczny, że zobaczcie, jak nam zwiększa zasięg naszej ręki tylko taki wężyk. Więc bierzemy bańkę, pistolet i wężyk. Gdzie sięgniemy, a nie ustawiamy. Gdzie sięgniemy na karku, tam sobie sami postawimy. Także nie potrzebujemy tej drugiej osoby, no pewnie, że nie wszędzie sięgniemy, ale jednak fajne to jest, że życie... Dokładnie. Dobra, to tak tylko, tutaj jeszcze jest, nie wiem, już chyba nie ma, nie wiem, czy ja nie mam ostatniej tej 32-sztukowego zestawu. To gdzie możemy kupić, przepraszam, jak już tutaj nie kupimy, to gdzie możemy kupić? Wiecie co? Na website'u pani? Może pani jeszcze ma, a może mąż pani? Ja myślę, że ma, no ja tu mam jedną jedyną, ale nie wiem, w pokoiku też jeszcze miałam. Ja myślę, że są. 32-sztukowe, dlaczego akurat te wam pokazałam? Jak zalecam absolutnie te w niebieskim pudełeczku, jeśli ktoś ma dzieci, tak te bańki 32-sztukowe są bańki duże. Tutaj jest raptem 4 malutkie banieczki, a reszta są duże. Czyli jeśli ktoś w domu ma osoby dorosłe i no, dużych gabarytów, to absolutnie polecam te 32-sztukowe. No i jest tutaj ile? 2, 4, 6. No pokazane 8, dlatego że są te bańki właśnie z tym wcięciem. Wielkością takie same, ale mają to wcięcie na półokrągłe części ciała. No i nasz kręgosłup ponownie. Także tak jak mówię, to wysyłam wam to na maile i będziecie po prostu mieć unerwienie, z którego po prostu odcinka kręgosłupa wychodzi do którego organu czy części ciała. I nasza stopa. Nasza stopa, która praktycznie jest mapą całego naszego ciała. Wszystkie organy na stopie mają swoje miejsce. I wystarczy masować stopy, no jest ciężko masować stopy bańką, ale można masować stopy, nauczyć się tej tak zwanej refleksologii i bardzo dużo sobie pomóc. Wiecie, co jest największym błędem ludzkości i najgorszym wynalazkiem? Buty. Dokładnie buty. A buty na gumowym spodzie to już jest wielkie obcięcie od energii ziemi. Ja to były na skórze, były skórzane drewniaki.
były drewniaki, tak. Ale w momencie, kiedy weszły adidasy i w ogóle podgumowane, no to to jest technologia. To już jest technologia, no dokładnie. Także w momencie, kiedy ludzie chodzili po co, mieli refleksologię za tomatą. Dokładnie. Czyli po prostu masaż stóp po wszystkich nierównościach. Nie było asfaltów, nie było cudownych, kościółkich podłóg. Chodzili w domach, mieli co? Mieli ziemię. Kamienie. Tak. No i tu jest dłoń, o której pani mówiła. I dłoń jest również miejscem do refleksologii. Praktycznie mamy na dłoni cały nasz organizm, łącznie z kręgosłupem. No i w ten sposób również ucho jest po prostu mapą ciała, ale ja to już nie dawałam. To są moi pacjenci. Wow. To są moi pacjenci, a tutaj akurat jest moja czarnulka, która miała umówioną wizytę na operację cieśni. Ona już miała datę wyznaczoną na karcie, której nigdy nie miała. Cieśnia od gastra, której nigdy nie miała dzięki temu, co ja jej robiłam. Ile baniek pytacie, no to widzicie, ile baniek miała za jednym razem. Ile się zmieściło. Ile się zmieściło, a było jej trochę. Pewnie była chętnie po tym wszystkim. No była. Była, dlatego była moją stałą pacjentką w klinice u chiropraktyków. Zawsze był request do mnie. Śmiali się nawet, jak podjeżdżała pod klinikę. O, twoja Beverly przyszła. Tutaj akurat po prostu pokazałam, jak te banieczki się stawia, jak to wygląda. To jest ciąg dalszy moich pacjentów. Ogniowe też stawiałam, więc stawiałam i stawiam, bo są jednak osoby, które on chce ogniowe, no nie ma problemu dla mnie. Już w tej chwili mam takie chirurgiczne szczypczyki, niedrewniany patyczek, który się upali. Zapinam po prostu bacik i robimy. No, tutaj też jest całe plecy zostawione, prawda? Ile baniek miałam, tyle postawiłam, bo taka była potrzeba. Tak, ale pani, czy mogę zadać pytanie? Tak. Pani czym smaruje tą skórę? Tak, kochana, pod każdą terapię, czy to jest masaż, czy to jest stawianie baniek, dobrze jest nawilżyć tą skórę. Okej, ten ktoś był po masażu. Po krótkim masażu, po którym później postawiłam bańki. Więc. Można wizytę. Proszę? Masaż kokonadowy? Cokolwiek. Ja na przykład masuję oliwą z oliwy. Bo co jest ważne? Okej. Jest mnóstwo oleju do masowania. To jest jedna chemia. Ja jestem chyba. Ja zmieniłam. W momencie, kiedy po prostu dowiedziałam się tą diagnozę, ja przewróciłam moje życie do góry nogami. U mnie w domu nie ma grama chemii. Nie wyobrażam sobie nawet wrócić do tego. Ja jestem po prostu na tyle, myślę, że to, co robię, mam oczyszczony organizm, że nawet czasem mąż, jak do samochodu Windex gdzieś tam kupi, to po prostu ja nie mogę tego znieść. Tak, momentalnie. Tak, momentalnie się poczuł ogniowy, pani też smaruje. Proszę? Pod ogniowy, pod gorące. Szczerze? Nie. Pod ogniowy to już używałam jedynie lotionu, żeby zmiękczyć troszeczkę skórę. Także można, ale się nie musi. Niemniej jednak po ogniowych jest też fajnie właśnie. No, ja zazwyczaj stawiam ogniowe, jak ktoś już żywcem chce, w przypadkach, tak jak mówię, zapalenia skrzyni, zapalenia płuc, jakiejś grypy, z kaszlem, no bo oni myślą, że tak ogniowej lepiej zrobią robotę. No, i teraz tak. To jest pan po masażu bańką. Tutaj również. A tutaj z kolei ramię i drugie ramię postawione bańki, ponieważ był niesamowity ból łokcia. I teraz nasza Iwonka nam powie, jak bardzo dzisiaj lubiła masaż ręki. Tak. Boli o karmie.
Nic nie bolało. Dziękuję, bolało. Często gęsto boli nadgarstek albo mordyć. Powiedzenie Ameryka to dla byka chyba się wszystkim nam sprawdziło. No, więc cokolwiek ktoś nie robiłby, no niestety trzeba zasuwać. I czemu ten łokieć czy nadgarstek boli? Idziemy do pana doktora, co pan doktor robi? Albo przeciwbólowe, albo ładuje blokadę, sterydy. A to jest problem mięśni pomiędzy nadgarstkiem a łokciem, które również do tej ciężkiej pracy, jaka by nie była, a jeżeli ktoś na przykład pracuje w fabryce i wykonuje, czy tam w jakiejś cukierni, piekarni i wykonuje ten sam ruch ileś godzin, to zazwyczaj dostaje łokieć tenisisty albo golfisty. To nie jest przypadłość, którą dostają tylko tenisiści czy golfiści. To jest przypadłość właśnie przy wykonywaniu tego samego ruchu wiele godzin codziennie. Absolutnie, bo taka praca, no to niestety to nie siedzimy ruszając sobie ręką, tylko my, no ja to samo przeszłam. Same tu, nawet do lądu. Tak. Zaraz to wytłumaczę. Chciałam się dowiedzieć, co ono oznacza. Dobrze. Zaraz to będziemy mówić. Także wracam do tej ręki. Trzeba po prostu... Absolutnie wtedy również jest zazwyczaj cierpnięcie palców. Jeśli nie zawsze, to często. I trzeba rozmasować tą część ciała. Ja pracowałam w fabryce, zanim licencję dostałam, gdzie byłam welderem. Byłam welderem, czyli byłam spawaczem w fabryce metalowej. Kobieta orkiestra, tak? Jak się ma czworo dzieci, trzeba koniec końcem związać, to każda praca była pracą, prawda? Ale nie spawałam tak, jak my to sobie wyobrażamy, byłam operatorem dwóch robotów japońskich, które wykonywały, spawały jakąś część do nowych Toyot, do tych wszystkich Priusów i tak dalej, Highlanderek. I to były części do kół, ponieważ była prawa i lewa. I teraz co ja musiałam zrobić? Miałam taką część jak, no mniejsza troszkę jak to, tu miała dwa takie bolczyki i ja to musiałam nałożyć na dwa sztyfty, gdzie wykonywałam ten ruch dokładnie. Musiałam docisnąć, żeby słychać było pstryk, prawą i lewą ręką. 10 godzin, 7 dni w tygodniu zrobiło to, że ja dostałam i tenis, i golf elbow. To nie jest świetne, bo ja pracując w tej fabryce prawie rok, w przeciągu tych 10 godzin mojej pracy, ja musiałam wykonać 3 razy tak zwany world check, gdzie zakręcałam tą gotową, zespawaną część w imadło, musiałam wziąć przecinak, młotek, rozwalić to, czy ten spaw jest dobry, zanieść do inspekcji, żeby ona zatwierdziła, żeby mogła ciąg dalszy produkcji robić. Doszło do tego, bo to nie był ból łokcia, tylko to był ból potąd. Ta część ręki, jak ja sobie tylko pomyślałam, że przychodzi godzina, że muszę łebczek zrobić, to ja miałam łzy w oczach. Podniesienie ręki do góry z głupim karmuszkiem, żeby się napić czegoś. To był taki ból, że ja po prostu myślałam, że oszaleję. I jeśli ktoś z was ma, to jest tak prosty sposób, żeby sobie pomóc w tym, że sobie nawet nie zdajecie sprawy. Tak samo nie pomagało na carpal tunnel? Tak, a to jest ciąg dalszy. To jest
jak się to mówi, ten sam, ta sama droga. I teraz tak, patrzcie, co ja robię i bo was chcę tego nauczyć, kochani. Ja nie jestem tu po to, żeby wam natruć i namieszać w głowie, tylko żebyście coś z tego wynieśli. Więc jak możemy sobie w takiej sytuacji pomóc? Czy to Carpentiero, czy właśnie golf i tenis albo sami. Jak macie chwilę wolną, siadacie, nie wiem, przed telewizorem i teraz tak, ręka, która boli i kciuk drugiej ręki łapiemy, dociskamy, szukamy bolącego punktu, dociskamy do kości, no wyżej koło łokcia, szukamy bolącego punktu i kręcimy nadgarstkiem. Boli jak jasny pień. I potem zmieniamy, bo tych mięśni jest tutaj kilka. Szukamy tych bolących punktów, dociskamy do kości i prawo, lewo nadgarstkiem. Ja to dowiedziałam się od mojego nauczyciela w szkole już, jak licencję robiłam. I powiem wam szczerze, że robiąc to przed telewizorem, nawet nie wiem, kiedy zapomniałam o mój rąk. A chodziłam wcześniej na terapię. Cuda na kiju, jakieś tam rodziki, nic to nie pomagało. Tym śmiesznym masażem się po prostu załatwiłam i tenis, i golf, i elbow. Pytała pani o te siniaki. Więc siniak to jest wyciągnięta tak zwana zastana krew w mięśniach, która bańką jest wyciągnięta na skórę i to jest tak zwany przeniesiony stan zapalny na skórę, który siedzi gdzieś tam w mięśniu. Tak jak mówiłam, to może być sprzed lat, to może być świeże, tak jak pani tańczy po tańcu, po gimnastyce, po ciężkiej pracy. Jezu, jeszcze mam dobrą. Postawić bańki pod samej szyi. No i już myśli Ktoś pytał o bąble. Kochani, bąble to jest zastana limfa. To nie jest zastana krew, to jest zastana limfa. Nic z tym nie robić, ma się samo wchłonąć po prostu tak. To jest moja wnuczka i moi tacy mali pacjenci, więc te banieczki to jest naprawdę cudo, jeśli chodzi o dzieci. To znaczy są też duże w nich. To jest ciąg dalszy. A przepraszam, prewencyjny można stawić? Absolutnie. To są... I tutaj... Tak jak mówię, wyślijcie mi na mojego SMS-a swoje maile, ja wam tą prezentację wyślę. Dobrze? No miałam jeszcze niespodziankę dla was, ale nie mam czasu. Okej, chciałam wam pokazać masaż buzi. O, prosimy, tak szybciutko. Pani pokazuje. Dobra. Ale poproszę szybciutko panią, która nie ma makijażu. O, ja mam. Nie ma. Panieczki do masażu buzi też są na stoisku u mojego męża. Oliwką smarować, tak? No ja smaruję. Okej, to są panieczki gumowe też. Piękne. I teraz tak. Każda sobie robi to w domu. Panieczka i jedziemy. W odpowiednim kierunku. Ale,
ale zobaczcie. Aż się podnosi. Tak. Kochanie, wszystko możemy robić. Tak jak mówili, ja wam wyślę drugą prezentację, bo już będę miał czasu włączyć tego nawet. Czy z tym? Kolejny komputer. No tak, właśnie. Ale no. Super, nie, no zupełnie inaczej. A jeszcze jedna rzecz, bo to jest, posłuchajcie, bo to jest niesamowite rozgrzanie cyrkulacji, a wałeczki, które pewnie znacie, też są na stoisku, po prostu zamykamy naczynia. Zamykamy te naczynia zimnym wałkiem. No i teraz, kochana, mówię, jak czujesz. Tak, no to jest takie. Wiesz co, jeżeli jest, tak, to jest kamień. Też wam wyślę tą prezentację, bo tam jest opisane, co ten kamień robi, bo to jest naprawdę kamień, który jest znany od ponad 3000 lat na wschodzie, jest używany jako kamień leczniczy. Kończymy. Bardzo wam dziękuję.